Cześć, super, że jesteś. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak tworzyć dochodowe kampanie reklamowe na Facebooku i Instagramie krok po kroku. Zostań do końca, bo przygotowałem dla Ciebie super fajne prezenty o wartości kilkudziesięciu, nawet do kilkuset złotych. Będą bezpłatne prezenty, które będą dostępne tylko przez kilka dni. Nie powiem Ci, w której minucie o tym prezentach powiem, więc dotrwaj do końca, śledź cały odcinek, będzie masa merytorycznej wiedzy i wskazówek, jak tworzyć kampanie, które generują kilkaset procent zwrotu z inwestycji, jakie wyłożysz inwestując w reklamy, w kampanie reklamowe na Facebooku i Instagramie. Ok, przejdźmy sobie zaraz na ekran mojego komputera, ale zanim to zrobię, opowiem Ci, dlaczego większość budżetów reklamowych jest marnotrawiona. Większość reklamodawców robi coś takiego, że tworzy sobie posty na fanpage'u, klika promuj post i wydaje budżet, aby docierać do nowych odbiorców z tym postem na fanpage'u. To jest oczywiście jakieś rozwiązanie, w niektórych przypadkach okaże się to skuteczne, ale w większości będzie to nieefektywne. W momencie, kiedy wejdziemy sobie w menadżer reklam, wejdziemy i wybierzemy odpowiednie cele reklamowe, skonfigurujemy taki kod śledzenia Facebook Pixel, będziemy mogli optymalizować nasze reklamy i docierać z reklamami do osób, które były na naszej stronie i dokonywały na niej konkretnych akcji, czyli na przykład dodawali produkty do koszyka, wyświetlali jakąś stronę z produktem, dokonywali zakupu i możemy docierać do nich z kolejnymi reklamami, tylko i wyłącznie odseparować ten ruch, o ten ruch, który nam chodził, na przykład tylko docierać z reklamami do osób, które były na naszej stronie określoną ilość czasu lub kupiły nasz produkt lub dodały go do koszyka, ale nie zapłaciły za niego, czyli możemy zrobić takie wykluczenie, nie wyświetlili strony thank you page, dodali do koszyka, to znaczy, że trzeba śledzić tych użytkowników w dalszym ciągu z tymi reklamami. Przejdźmy na ekran mojego komputera, pokażę Ci dokładnie, o co dokładnie w tym chodzi, jak tworzyć rentowne, dochodowe kampanie na Facebooku i Instagramie. Cele reklamowe, czyli już to wyłączyłem sobie, cele reklamowe. Większość celów reklamowych, z których będziesz korzystać, jeżeli chcesz tworzyć kampanie sprzedażowe, będzie to sprzedaż z katalogu i kampanie na konwersję. Aby ustawić poprawnie taką kampanię na konwersję, musisz zainstalować ten kod Pixela, o którym już wcześniej wspominałem. Znajdziesz go tutaj. Menadżer zdarzeń. Tutaj jest mój Facebook Pixel. Mogę kliknąć skonfiguruj. Zainstaluj Pixel. Dodaj ręcznie kod lub przy użyciu jakiejś integracji, jeżeli masz sklep na WooCommerce, PrestaShop, możesz to zrobić z użyciem wtyczki. Ja sobie wybiorę dodaj kod ręcznie. I tutaj pojawi mi się kod na ekranie, wystarczy, że go skopiuję na swoją stronę internetową. Skopiuj, wklej i znacznik. Widzisz, tutaj masz taki znacznik head. Przed zamknięciem tego znacznika musisz wkleić ten kod i ten kod będzie śledził Twoich użytkowników na witrynie, na Twoim sklepie, na Twoim, jeżeli prowadzisz sprzedaż kursu na przykład, to na Twojej platformie, w której ten kurs jest sprzedawany na stronie lądowania. Jeżeli tego Pixela jeszcze wcześniej nie instalowałeś, nie tworzyłeś, to wystarczy kliknąć dodaj nowe źródło danych i Pixel Facebooka. Wybieramy tą opcję i pojawi Ci się taka sama opcja, będą prosili Cię o nadanie nazwy. Tutaj możesz sobie nadać nazwę, wpisać swoją witrynę opcjonalnie, nie musisz tego robić i wyświetli Ci się dokładnie to samo okno, co u mnie, czyli ten kod HTML, który możesz wkleić. Jeżeli nie będziesz wiedzieć lub wiedziała, jak taki kod wkleić, napisz do mnie lub zadzwoń, ja Ci pomogę, podpowiem, gdzie to wkleić albo jakiej wtyczki użyć, jeżeli nie jesteś osobą techniczną. Możesz jeszcze oczywiście komuś zlecić, żeby Ci pomógł zrobić. Kiedy masz już ten Pixel Facebooka wgrany, wchodzimy w konwersje niestandardowe i możesz sobie stworzyć konwersję niestandardową, na którą będziesz optymalizować swoją kampanię reklamową. Utwórz niestandardową konwersję. I zobacz. Ja stworzyłem taką kampanię Beauty Poradnik. Rozdawałem bezpłatnie Beauty Poradnik, marketing dla branży beauty dokładnie, dla właścicielek salonów kosmetycznych. Tutaj kilka punktów wymieniłem, co się w tym poradniku znajduje, jakieś opinie, recenzje i można było pobrać poradnik. W momencie, gdy ktoś sobie pobrał taki poradnik, ja dziękowałem za zapis, czyli automatycznie formularz wypełniony przekierowywał na tą stronę.
i zobacz, jak to wygląda na linkach. I tutaj zapraszam do grupy na Facebooku, aby mieć więcej styków z taką osobą. W większej ilości miejsc taka osoba miała ze mną kontakt, czytała moje posty i tak dalej. I posiadałem już maila, można też pozyskać w ten sposób numer telefonu. Ta strona się nazywa Beauty Poradnik, URL tomaszguzik.pl/beautyporadnik. A strona z podziękowaniami nazywa się Tomasz Guzik, dziękuję za zapis. W momencie, kiedy mam zainstalowany piksel Facebooka na stronie Tomasz Guzik, mogę wejść w konwersje niestandardowe, tak jak przed chwilą Ci to pokazałem, nazwać sobie tą konwersję odebrali e-booka. Opis mogę zostawić lub wypełnić opcjonalnie, źródło danych jest wybrane poprawnie. Zdarzenie konwersji, wybieramy sobie cały ruch i tutaj wybieramy kategorię. I w moim wypadku tutaj możemy sobie wybrać to, co nam akurat pasuje. Może być kontakt, a może być też wyświetlenie zawartości. Jak chcemy tak naprawdę. Może być wyświetlenie zawartości, a może być kontakt, przesłanie informacji, że można się z nim skontaktować lub ukończenie rejestracji też pasuje. I URL zawiera. I musimy sobie teraz wejść w ten link. Ctrl-C. Ctrl-V i tutaj ważne jest, żeby zaznaczyć opcję zawiera. Można też dać równa się, jeżeli tutaj wklejamy cały link. Jeżeli chcemy tylko wkleić dziękuję za zapis bez tego tomaszguzik.pl, wystarczy wybrać opcję zawiera i to będzie poprawnie nam tworzyło dane. Następnie klikamy utwórz i mamy taką konwersję niestandardową stworzoną, na którą możemy później optymalizować kampanię. Ja to sobie w tej chwili anuluję, bo już taką tworzyłem jak pobranie e-booka. Wyświetlenie thank you page, także ja już takie konwersje robiłem i w momencie, kiedy mamy to skonfigurowane, możemy sobie tworzyć kampanię reklamową. Jeszcze sobie wejdziemy w taką opcję jak odbiorcy. Możemy tworzyć kampanię, możemy tworzyć grupy odbiorców i grupy podobnych odbiorców na podstawie utwórz grupę niestandardowych odbiorców na podstawie danych, które zbierze nam Facebook Pixel lub na podstawie listy klientów, jeżeli mamy adresy e-mail, numery telefonów do takich klientów i pozyskaliśmy je zgodnie z RODO, to nie są jakieś dane, których nie pozyskaliśmy w sposób legalny, to nie korzystaj, broń Boże, z tego, ale jeżeli pozyskałeś normalnie na newsletter, możesz z tego korzystać, wykorzystać tu listę klientów, wkleić adresy e-mail, numery telefonów i kierować reklamy tylko do tych użytkowników, tylko do Twoich klientów i tworzyć grupy najbardziej podobnych ludzi do Twoich klientów. Wtedy jest to super skuteczne, tylko musisz te dane wcześniej posiadać w wystarczającą ilość tych danych. Ale możemy też tworzyć na podstawie filmu. Jeżeli wrzucisz filmik na Facebooka i chcesz reklamować na podstawie użytkowników, którzy obejrzeli 25% filmu, 3 sekundy, 10, 50% filmu, 75% filmu, to już weterani, którzy tak bardzo długo oglądają Twoje reklamy albo jakieś filmy na fanpage'u, to możesz do nich kierować reklamę i pomyśl, o ile ta reklama jest skuteczniejsza niż to, co być może aktualnie robisz i nie masz efektów. A w momencie, kiedy wykorzystasz tego typu opcje bardziej zaawansowane, jesteś w stanie docierać precyzyjnie do osób najbardziej zainteresowanych Twoją firmą. Możesz tworzyć reklamy w oparciu o Twój fanpage, aktywności na fanpage'u, o profil na Instagramie, tak jak już wspomniałem. Czyli ktoś odwiedza Twój profil, możemy do niego docierać z reklamami remarketingowymi. Bardzo często będziesz korzystał z tej opcji witryna i z użyciem piksela Facebooka będziesz mógł tworzyć określone zdarzenia. Na górze wybieramy kryterium, czy ma być spełnione dowolne, czy wszystkie. Ja tutaj sobie wybiorę wszystkie. Nazwij grupę odbiorców. Wszystkie osoby, które odwiedziły konkretne strony internetowe. Czyli tak naprawdę nie muszę tutaj już wcześniej tej konwersji niestandardowej robić, jeżeli chcę zrobić grupę odbiorców na podstawie wyświetlenia tej strony dziękuję za zapis. Kopiuję sobie jeszcze raz dziękuję za zapis, wklejam sobie tutaj zawiera, nazwij grupę odbiorców, odebrali e-booka marketing dla beauty. I to wszystko, mogę sobie stworzyć taką grupkę. Ok, można też utworzyć grupę podobnych odbiorców. Wybrać źródło danych, jakąś tam grupę, jaką sobie wcześniej stworzysz. Wybrać lokalizację Polska. Ok,
i można wybrać 1% najbardziej podobnych użytkowników do tej próbki danych, której wrzucimy na podstawie Twojej strony internetowej, maili, numerów telefonów. Czyli stwarza to fantastyczne opcje zaawansowane docierania do osób. Jeżeli masz precyzyjną grupę takich najlepszych klientów, którzy zostawiają u Ciebie najwięcej pieniędzy, tworzysz do nich grupę podobnych odbiorców. Facebook sam bez targetowania po żadnych zainteresowaniach i tak dalej wieku, Facebook sam znajdzie najbardziej precyzyjne, najbardziej podobnych użytkowników i będzie im wyświetlał reklamy. Super opcja dla bardziej osób zaawansowanych, ale myślę, że wszystko jest do nauczenia, a jeżeli czegoś nie będziesz wiedzieć lub wiedziała, zadzwoń do mnie na 602-727-263 lub wejdź na stronę tomaszguzik.pl/rozmowa, wypełnij formularz i porozmawiamy. Ja pomogę Ci takie reklamy ustawić, podpowiem co i jak, udzielę Ci bezpłatnych konsultacji, a jeżeli chcesz, żebym zajął się marketingiem dla Twojej firmy, zrobię bezpłatną wycenę, zrobię taki audyt, sprawdzę, co sprzedajesz, jak sprzedajesz, jakie podejmowałeś lub podejmowałaś wcześniej działania i co można zrobić razem, wspólnie, aby te reklamy przynosiły większe korzyści dla Twojej firmy. I tutaj przygotowałem dla Ciebie jeszcze taką oto opcję w postaci lejka marketingowego gotowego, który ma za zadanie zwiększyć skuteczność Twoich reklam. Zaraz ten lejek będziemy omawiać. Tutaj jest reklama na Facebooku, czyli to, co robi większość użytkowników. Reklama na Facebooku, jakiś post i tu jest koniec całego lejka, przepalanie tych pieniędzy. 2-3% osób kupuje, 97% zapomina o Twojej firmie. Być może w pracy widzieli Twoją reklamę i powiedzieli, a kupię tą koszulkę, ten produkt, jak wrócę z pracy wieczorem. Wieczorem przychodzą, już nie pamiętają, co to był za fanpage, co to za marka i już nawet nie pamiętali, że mieli zrobić zakupy. W momencie, kiedy ich śledzimy pikselem Facebooka, możemy docierać do tych osób ponownie, kilkukrotnie, aż za którymś razem użytkownik kupi. Potrzebujemy strony lądowania. W moim przypadku to był rozdawany e-book. Ty możesz... Tutaj nie wiem, wiele możliwości, co może być na takiej stronie lądowania. I teraz mam dla Ciebie ten obiecany prezent. Nauczę Cię w bezpłatnym szkoleniu, jeżeli wejdziesz na tomaszguzik.pl/prezent. Link do tego prezentu znajdziesz w opisie pod tym materiałem wideo. Nauczę Cię bezpłatnie na moim szkoleniu, jak tworzyć takie strony lądowania z użyciem najprostszych narzędzi, żeby sam lub sama taką stronkę potrafiła wykonać, podpiąć formularz, zbierać maile, zbierać numery telefonu, pozyskiwać te dane od użytkowników. Bezpłatne szkolenie jeszcze przez kilka dni możesz odebrać. Wejdź na ten link tomaszguzik.pl/prezent. W opisie też ten link się znajduje. Okej. Czyli wchodzimy na taką stronę lądowania, którą już wcześniej sobie wykonaliśmy. Później lądujemy na stronę z podziękowaniami. To jest ta strona w moim przypadku. Tu już zapraszam do grupy i tu już Facebook Pixel wie, że ktoś wszedł na stronę z podziękowaniami, więc już na tym momencie mam dane od tego użytkownika, pozyskałem adres e-mail. Następnie kieruję newsletterem na stronę z produktem sprzedaż. Tu może być jakiś kurs online, coś tutaj już płatnego. W momencie, kiedy złapiemy tutaj już tego użytkownika, że wszedł na tą stronę, to są dwie opcje. Albo dodał do koszyka, kupił produkt i dosprzedajemy mu następny produkt. Jeżeli kupił jeden kurs, można dosprzedać produkt komplementarny. Kupił buty do grania w piłkę, jakieś korki, no to możemy tutaj sprzedawać piłkę. To jest taki przykład oczywiście. Kurtka zimowa, no to narty, czyli dosprzedaż produktu, który się przyda, jest komplementarny. Tak zwany upsell. W momencie, kiedy nie kupił tego produktu, to większość już tu reklamodawców przepala ten ruch. Ten ruch się dziś rozejdzie po internecie i zapomina tą markę często, a my docieramy z reklamami na Instagramie, newsletterem, Facebookiem, YouTube'em. Wszędzie możemy te reklamy remarketingowe puszczać. Po to właśnie jest własna strona internetowa, aby zbierać te dane o swoich użytkownikach i móc do nich docierać ponownie na tych wszystkich miejscach, w tych wszystkich portalach. Reklama wideo, tak jak w tym wypadku, Instagram, Facebook, newsletterem w dalszym ciągu i co? Kierujemy znowu na stronę z naszym produktem i znowu jest opcja dodaj do koszyka, kupił produkt i dosprzedaż następnych produktów. Tak wygląda cały lejek marketingowy. Myślę, że
w ten sposób zaprojektowana kampania reklamowa jest dużo bardziej rentowna. Widzisz na pewno już w tym sens, zgodzisz się ze mną, że to, co robisz na co dzień, zazwyczaj ma dużo gorsze efekty. Rzadko kiedy twoje kampanie przynoszą kilkaset procent zwrotu, a jeżeli wszystkie te puzzle do siebie dopasujesz, gamę usług, gamę produktów, ułożysz w fajną, spójną całość i ustawisz odpowiednio remarketing, te reklamy po prostu same będą na siebie zarabiać i będziesz mógł skalować swoją firmę z użyciem płatnych reklam na Facebooku, Google, YouTube, który należy do Google'a, Instagramie, który należy do Facebooka, budować bazę newsletterową, z każdym kolejnym produktem będziesz mógł lub mogła sprzedawać na newsletterze. Jeżeli chcesz poznać więcej takich informacji, to oczywiście nie zapomnij subskrybować, gdzieś tu będzie przycisk pewnie do subskrypcji mojego kanału, koniecznie kliknij dzwoneczek, aby żaden kolejny merytoryczny materiał nie przepadł gdzieś w gąszczu internetu, żeby Ci się po prostu wyświetlił. A jeżeli chcesz odebrać bezpłatne konsultacje, gdzie porozmawiamy o Twoim biznesie, być może dokonam jakiejś wyceny, jeżeli znajdzie się przestrzeń do współpracy, to tak jak mówię, zadzwoń na 602-727-263. W opisie jest ten numer telefonu lub wejdź na tomaszguzik.pl/rozmowa. Rozmowa jest całkowicie niezobowiązująca. To, że ze mną zadzwonisz, porozmawiasz, do niczego Cię nie zobowiązuje. Po prostu dam Ci kilka wskazówek, jak ulepszyć swoje kampanie reklamowe w internecie. Na ten moment dziękuję Ci, że dotrwałeś do końca. Nie zapomnij odebrać też bonusu, który też jest w opisie, bo tylko przez kilka dni będzie darmowy. I widzimy się w następnych odcinkach. Bardzo Ci dziękuję, że dotrwałeś lub dotrwałaś do końca. Widzimy się na następnych lekcjach.